opadające powieki potrafią być zmorą wielu kobiet po 40. Sprawia, że wyglądamy starzej niż w rzeczywistości, a z czasem może utrudniać zdolność widzenia. Nic więc dziwnego, że osoby borykające się z tym problemem szukają skutecznych rozwiązań. Jak walczyć z opadającą powieką domowymi sposobami? Choć opadające powieki potrafią być uciążliwe, niewiele osób decyduje się na interwencję chirurga. Przyczyn jest mnóstwo. Brak pieniędzy, obawa przed znieczuleniem czy ogólna niechęć do zabiegów kosmetycznych. Na szczęście istnieją znacznie łagodniejsze środki, które pomogą nam zatuszować ten problem. Poznasz je w tym właśnie filmie. Jeśli więc masz problemy z opadającymi powiekami, to myślę, że warto obejrzeć ten film do samego końca. Sposób numer 1. Ćwiczenia. Każdego dnia rano i wieczorem powinniśmy poświęcić kilka minut na serię ćwiczeń. Warto zacząć to robić, zanim jeszcze problem się nasilił. Na początku próbujemy otworzyć oczy jak najszerzej, bez marszczenia czoła. Odliczamy do 10, a następnie powoli zamykamy oczy. Wykonujemy od 5 do 10 powtórzeń. Następnym ćwiczeniem jest rozciąganie skóry z zewnętrznych kącików oczu tak, aby oczy wyglądały jak skośne. Po 5 sekundach odrywamy palce od twarzy i rozluźniamy mięśnie. Powtarzamy to około 10 razy. Ostatnia seria to długie spojrzenia w górę przez około 15 sekund bez poruszania głową i marszczenia czoła. Zamykamy oczy i ponownie patrzymy w górę. Powtarzamy ten proces kilka razy. Po ćwiczeniach zafundujmy sobie relaksujący masaż. Po ćwiczeniach zafundujmy sobie relaksujący masaż przy pomocy masażera do powiek lub z użyciem własnych palców metodą delikatnego oklepywania opuszkami powiek i kącików oczu. Sposób numer 2. Maseczki. Dobrym sposobem jest również stosowanie kosmetyków, które są w stanie ujędrniać skórę w tych okolicach. Oprócz tego możemy spróbować bardziej naturalnego sposobu, czyli własnoręcznie przygotowanej maseczki ściągającej opadającą powiekę. Przed jej nałożeniem dokładnie oczyszczamy całą twarz. Następnie bierzemy jajko, rozbijamy je i dokładnie oddzielamy białko. Lekko je mieszamy i delikatnie nakładamy na zamknięte powieki tak, aby nie spływało po twarzy. Czekamy kilka minut, trzymając oczy zamknięte, do momentu utworzenia się skorupki z zaschniętego białka. Po tym czasie przemywamy powieki letnią wodą. Zabieg powtarzamy przynajmniej kilka razy w tygodniu. Inną metodą jest nałożenie kremu na bazie jogurtu naturalnego, żelu aleosowego i ogórka oraz pozostawienie go na kilkanaście minut na zamkniętych oczach. Możemy również spróbować samych plastrów świeżego ogórka nałożonych na powieki podczas wieczornego relaksu w domowym mini spa. Mam nadzieję, że te domowe sposoby na opadające powieki okażą się w Twoim przypadku skuteczne. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.